Witam. Teraz chciałem pokazać w tym filmiku właśnie, jak to skręciłem wszystko. Koło zamachowe, docisk wszystko. Włożyłem nawet zawałki, pierwszy stopień, drugi stopień, tak żeby się lekko zjeżdżać ze skrzynią. Tu jak mówiłem, już mam tę tulejkę zamiast łożyć zgiłkowych. Pokażę jeszcze. To tylko ja mam tak przerobione, także jak ktoś ma nie przerobione, to lepiej tak nie robić, bo sobie wsypię igiełki do skrzyni biegów. Pokażę może tam w środku w skrzyni. Tutaj, jak tam będzie dowidać, tam właśnie powinny być igiełki. Na sznurek, czy tam na gumkę, niektórzy zakładają, nie, nitkę. To się zmęczarnia. A ja po prostu wymiję łożyska, czy coś na wałkach sprzęgłowych, to nie muszę otwierać pokrywy skrzyni biegów. Także jeden plus taki tego jest, tylko że jak ktoś źle mnie zrozumie i będzie sobie robił i otworzy skrzynię biegów, czy tam nie otworzy, a wyciągnie wałki, to mu wałki po prostu sprzęgłowe, to mu wylecą łożyska, igiełki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, kurde. Chciałem pokazać, ale nie pokazać. Tu na tym wałku, co ta łyżka tam puko, powinny być igiełki. To jest śruna od środka skrzyni. Zbieram jakiś bochen. To jest tu. To jest tu piątka. Piątka. Zazębiał z tym sówką. A tam byłyby te igiełki. Także macie tryb. To jest wałek sprzęgłowy, który jest do dolny wałek od wszystkich biegów. A tu się załącza piątka tylko na tym. Tu się załącza czwórka. To jest przesówka, czwórki i piątki. Zasunujemy lampę. Ja wam trochę opowiem o skrzyni. Tu po tym macie tak. To była czwórka, trójka, dwójka, jedynka i koło reduktora, zębate, koło zębate reduktora, bo byście musieli zrozumieli. Już wam pokażę, co się przesuwa. To jest właśnie polne biegi, szosowe, polowe. Także muszę to poskręcać i to tyle. Dzięki za uwagę, zapraszam na inne moje filmy.